W poprzednim odcinku mówiłem zjednoczenie, wzrost potęgi i upadek Królestwa Myrtany. Jednak upadek nie nastąpił od razu, a był raczej następstwem nieprzemyślanych decyzji w trakcie 10-letniej wojny z orkami. Niejako za wszystko odpowiedzialny był Robart II, którego oceniliście jako kiepskiego władcę. Nie da się ukryć, że Robart II doprowadził do upadku swoje królestwo, ale czy miał jakieś inne wyjście? Dzisiaj przeanalizujemy, kto powinien zostać nowym władcą Myrtany i byłby królem niemal idealnym. Jednak zanim do tego przejdziemy, najpierw warto byłoby omówić, kim tak naprawdę jest król idealny. W różnych dziełach kultury pochodzących z różnych epok da się odnaleźć obraz króla, który jest mądry, odważny, sprawiedliwy, troszczy się o poddanych oraz nie zaburza istniejącej harmonii. Dość uproszczony obraz idealnego władcy widzimy we współczesnej baśni Król Lwie, gdzie Mufasa jest ucieleśnieniem wszystkich cnót, które powinien posiadać każdy król. Dba o to, aby nikt nie naruszył wewnętrznej harmonii, jednak nie wykorzystuje swojej pozycji społecznej dla własnych celów. Jest sprawiedliwy i jednocześnie gotów jest tą sprawiedliwość egzekwować. Natomiast jego brat Skaza posiada cechy monarchy zdegradowanego, który dba wyłącznie o własne ego i nie stara się być władcą idealnym. Zakompleksiony, zdaje sobie sprawę, że w świecie, którym funkcjonuje, nigdy nie będzie królem, nigdy nie będzie na szczycie. Chęć posiadania władzy jest u niego tak silna, że gotów jest zniszczyć system, który funkcjonuje od dłuższego czasu, po to tylko, aby zrealizować swoje największe pragnienie. Choć bajka ta przedstawia w dość uproszczony sposób monarchię, tak całkiem nieźle prezentuje klasyczne cnoty władcy idealnego. A jak ma się sprawa z Robarem II? Jest królem idealnym, czy raczej fatalnym? Okres swego panowania rozpoczął jako całkiem dobrze zapowiadający się król, jednak kiedy przyszła godzina próby w postaci wojny z orkami, udowodnił, że nie nadaje się na władcę, gdyż podejmował coraz to gorsze decyzje. Załóżmy więc, że Robara II jeszcze w trakcie wojny z orkami zamienimy kimś innym. Więc przeanalizujmy, kto ze świata Gotika byłby królem idealnym albo prawie idealnym. W pierwszej kolejności przeanalizujemy postacie z pierwszego Gotika i wybierzemy tą, która posiada predyspozycję do zostania królem. Później zrobimy to samo w przypadku drugiej części oraz modyfikacji Kroniki Myrtany, gdyż mod ten świetnie rozbudowuje gotikowe lore, a na koniec z całej trójki wybierzemy tą osobę, która byłaby królem może nie idealnym, ale na pewno blisko tego tytułu. Według ankiety sprzed ponad 2 tygodni, w pierwszej kolejności odrzuciliście Iberiona, który to jest niezłym przywódcą w kolonii karnej, tak na prawdziwego monarchę raczej by się nie nadawał, gdyż jest liderem sekty, choć ma predyspozycję przywódcy, gdyż potrafi lawirować między resztą obozów i nie wszczyna bezsensownych konfliktów oraz dba o swoich ludzi. Dodatkowo wiele osób z innych obozów darzy go sporym szacunkiem, tak z waszych komentarzy wynika, że raczej widzielibyście go jako przywódcę kultu Inosa albo Adanosa, ale na pewno nie jako króla. Drugą osobą w kolejności jest złodziejaszek i dość przebiegły cień Diego, który z niewielką pomocą jest w stanie wyjść nawet z największego bagna. W materiale o Gomezie przedstawiłem Diego jako lisa, cwaniakowatego, sprytnego, ale pozbawionego odwagi lwa. To też według mnie nadaje się on na kogoś w postaci dowódcy oddziałów specjalnych, coś jak Vernon Roche i niebieskie pasy. Sam Diego najbardziej zainteresowany jest oczywiście swoją kieszenią, z tego też powodu jako władca dbałby niestety wyłącznie o własne interesy. Nie wykluczam, że mógłby czas od czasu komuś pomóc, jednak nie zapominajmy, że według Niccolo Machiavelliego przedstawia on cechy wspomnianego lisa, czyli byłby władcą przebiegłym, ale na pewno nieodważnym. Ponieważ więc książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien sobie wybrać lisa i lwa. Lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom i lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach i lwem, aby odstraszyć wilków. Kolejną postacią jest oczywiście Gomez i według was jest drugim obok Li przywódcą za bariery, który posiada odpowiednie predyspozycje na objęcie tronu Myrtany. Poświęciłem mu nawet osobny filmik, w którym omówiłem jego tyranię, gdyż troszczył się wyłącznie o siebie i wykorzystywał swoją pozycję dla bogacenia się i zaspokajania najprostszych potrzeb. Tak naprawdę nie wiemy o nim za wiele, nie wiemy za co trafił do kolonii oraz kim był w poprzednim życiu, jednak jesteśmy w stanie bez problemu przeanalizować jego rządy. Tak jak mówiłem w filmiku o książkowym przykładzie tyrana, tak powtórzę jeszcze raz, Gomez jest despotą, który zbudował system oparty na strachu i dzięki temu był w stanie utrzymać się na szczycie oraz trzymał cały obóz w garści. Tak długo jak żył Gomez, tak mowy nie było o jakiejś anarchii wewnątrz obozu. Jednak nie zapominajmy, że pomimo kilku pozytywnych cech jak zarządzanie i organizacja, tak naprawdę Gomez był satrapą, a skoro był nim w kolonii, to tym bardziej byłby nim w Myrtanie, kiedy tylko zdobyłby władzę. Król Gomez byłby jak wspomniany wcześniej Skaza. Chełpiłby się tytułem i bogactwem i dbałby wyłącznie o jego pomnożenie, zaś z poddanych uczyniłby niewolników w swoim systemie. No właśnie systemie. Według mnie Gomez całkowicie zdegradowałby powagę korony i wprowadziłby w Myrtanie terror.
Pamiętać bowiem należy, że ludzi trzeba albo dopieszczać, albo ich zniszczyć, bowiem za krzywdy błahe się mszczą, a za wielkie nie mogą. Zatem krzywdą, którą ludziom wyrządzasz, musi być taka, byś nie obawiał się zemsty. Bez wątpienia nie byłby królem sprawiedliwym. Bogactwem obsypywałby tylko najbardziej zaufanych ludzi, którzy stworzyliby z pewnością nową, bardziej zdegradowaną szlachtę. Najczęściej poza Gomezem na amerytańskim tronie widzielibyście jeszcze byłego generała Lee, choć i on jest postacią dość kontrowersyjną. Lee, niegdyś szanowany i utalentowany strateg wojskowy, który był uwielbiany przez żołnierzy, a jego obecność zwiększała morale, tak obecnie stoczył się na samo dno. Nie jest przywódcą nowego obozu, a wyłącznie najemników, czyli podfrakcji. Podobnie jak w przypadku żołnierzy Armii Królewskiej, taki sami najemnicy darzą Lee sporym szacunkiem. Jako człowiek honorowy i lojalny jest w stanie zaskarbić sobie sympatię swoich podkomendnych, dzięki czemu są oni bardziej oddani niż ludzie Gomeza, którzy służą władcy starego obozu ze strachu. Dodatkowo odznacza się sporą wiedzą z zakresu sztuki wojennej, dzięki czemu jest cenną osobą dla każdego, kto korzysta z jego usług. Niestety, nie wszystko wygląda tak kolorowo, jak może nam się wydawać. W pierwszej kolejności należałoby wspomnieć o jego maniakalnej potrzebie zemszczenia się pierwotnie na szlachcie, przez którą trafił do kolonii, a później na samym królu. W kluczowym momencie nie dbał ani o dobro swoich ludzi na Korinis, gdyż zemsta była dla niego ważniejsza i bez chwili namysłu po prostu ich zostawił, ani też o dobro królestwa, gdyż był gotów pozbawić tegoż królestwa głowy, ignorując fakt, że znajduje się ono na skraju upadku. Nienawiść, która tkwiła w nim od wielu lat, całkowicie zasłoniła mu obraz rzeczywistości i sprawiła, że stał się fanatykiem. Jednak kiedy Szwinia jedna przestaje być kłopotem, Lee nie ma już potrzeby dalszej dewastacji królestwa, więc post factum pewnie zabrał się za próbę odbudowy państwa, o ile sam przetrwałby oblężenie Vanguardu. Nie możemy zapominać, że wszystko co budował przez lata stracił skutek knowań szlachty i w królestwie stał się zerem numer jeden, więc jego reakcja raczej nie powinna nas dziwić. Na korzyść Lee przemawia oczywiście fakt, że niezależnie gdzie służy, to jego ludzie zawsze są mu wierni i oddani oraz darzą go sporym szacunkiem. Często w komentarzach zwracaliście uwagę na to, że w Korinis nie potrafił zapanować nad najemnikami. Chciałem przypomnieć, że do tego grona dołączyło wielu szkodników Laresa, którzy jak doskonale wiemy, byli swego rodzaju awanturnikami, mniej zdyscyplinowani i bardziej anarchistyczni niż ludzie Lee. Z pewnością sprawiali sporo kłopotów nowemu wodzowi. Kolejnym zarzutem wobec byłego generała jest fakt, że nie pcha się w politykę, znaczy nie chce być na szczycie w społeczeństwie. Fakt, że nie jest on politykiem, a wojskowym, według was z pewnością przekreśla go jako króla. Według mnie jest to pewien atut, gdyż nie zapominajmy, że poddani też mają jakieś opinie na temat swojego władcy. Zatem były bohater wojenny, wybitny strateg, nie pcha się w politykę, plus dba o swoich ludzi, z pewnością sprawiłoby, że sami poddani zaakceptowaliby takiego króla. Nie zapominajmy, że bycie monarchą to nie tylko techniczne sterowanie państwem. Co do politycznego zmysłu czy administracji, to z pewnością znalazłby się ktoś, kto służyłby pomocą. Nawet w prawdziwej historii królowie często korzystali z rad swoich doradców. A teraz wyobraźcie sobie reakcję Merytańczyków na fakt, że ich królem miałby być ktoś taki jak Gomez. Jak wspominałem na początku materiału, nie wystarczy, aby król dobrze zarządzał państwem, ale powinien też być nosicielem odpowiednich cnót, a Lee z pewnością takowe posiada. Więc według mnie osobą z kolonii, która najbardziej nadawałaby się na króla, jest oczywiście Lee. A teraz przejdziemy do Gothica 2. W Gothicu 2 jest ten problem, że jest tu mało postaci, które miałyby predyspozycje na rządzenie państwem. Są paladyni, ale oni wykonują rozkazy i są fanatycznie oddani królowi. Są też najemnicy, ale pod dowództwem Lee, którego już omawialiśmy. Są łowcy smoków, ci zaś dążą wyłącznie do bogactwa i chwały. O bandytach mówić nie będziemy, zaś magowie to magowie, oni raczej sami nie chcieliby być królami, jednak mimo to coś tam z pewnością się znajdzie. Według mnie osobami zdolnymi do objęcia władzy w Myrtanie są Lord Hagen i niespodziewanie Kor Angar, a w zasadzie to już tylko Angar. Lord Hagen jest osobą domagającą się sprawiedliwości, praworządną, honorową, ale też gotową przyznać się do błędu. Dodatkowo jest niezłym wojownikiem, jak i strategiem. Jako honorowy rycerz dba o swoich ludzi i nie myśli, aby zostawić ich w tarapatach. Po fiasku ekspedycji Garonda planuje za wszelką cenę uratować swoich podkomendnych, nie zważając na konsekwencje. Wydawałoby się idealny kandydat na króla, który nie ma skazy. Problem jednak polega na tym, że potrafi on wykonywać rozkazy i nie analizuje ich treści. Jeśli ma zdobyć magiczną rudę, to zdobędzie, choćby sam miałby ją przytaszczyć.
Samym Corinis zarządza w sposób, powiedziałbym, mechaniczny, nie potrafi myśleć elastycznie i kieruje się wyłącznie wytycznymi, dzięki czemu świetny z niego zdyscyplinowany żołnierz, ale z pewnością nie poradziłby sobie jako król. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Angara, który po upadku Bractwa pomału dochodzi do siebie. Dzięki likwidacji sekty nie jest pod wpływem demona siącego, jak w czasach bariery. Nie oszukujmy się, w jedynce Kon Angar jest dość gorliwym wyznawcą siącego. Dzięki temu i swoim umiejętnościom stał się jednym z kluczowych postaci w Bractwie. Jest świetnym wojownikiem, zdyscyplinowany, opanowany i potrafi przystosować się do każdej zaistniałej sytuacji. Po śmierci Beriona zachowuje zdrowy rozsądek i nie popada w histerię. Oprócz tego cechuje go również lojalność wobec własnych ludzi, jak i przywódcy. Choć ma predyspozycję na bycie całkiem niezłym królem, gdyż posiada ważne dla monarchy cnoty, tak po upadku Bractwa i wszystkich perypetiach odrzuca swój miecz i poszukuje wyłącznie spokoju. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin Warantu. Jednak mimo wielu jego talentów ciężko byłoby zrobić z niego króla, gdyż on sam pragnie tylko prostego i spokojnego życia. Zatem z Corinis najbardziej nadawałby się Lord Hagen mimo kilku swoich wad. W przeciwieństwie do Gothica 2, w modzie Kroniki Myrtany Archolos możemy spotkać wiele postaci mających ambicje przywódcy. Dzięki temu, że gra dzieje się na 10 lat przed akcją Gothica 1, twórcy mogli ponieść się fantazji i napisać takich bohaterów, jakich sobie tylko wymarzyli. Dlatego otrzymaliśmy kilku naprawdę ciekawych przywódców, którzy nie tyle realizują się w postaci lidera, co posiadają cechy, które umożliwiłyby im sprawowanie władzy jako król Myrtany. Zatem zacznijmy od pierwszego kandydata, gubernatora Morisa. Piastuje stanowisko gubernatora na wyspie Archolos z polecenia samego króla Myrtany. Zatem nie jest to postać, która od zera stała się bohaterem w bardzo krótkim czasie. Zanim król wyznaczył go na stanowisko, musiał zdobyć zaufanie Robara II, jak i wykazać się czymś, czy to zdolnościami administracyjnymi, czy organizacyjnymi. Raczej mało prawdopodobne, aby król mianował go na gubernatora wyłącznie ze względu na pochodzenie. Jednak w praktyce widzimy, że nie jest w stanie specjalnie rozwiązać wielu kłopotów trapiących mieszkańców Archolos. W trakcie zamachu na Volkera, jedyne czym tak naprawdę się interesuje to, aby czym szybciej zażegnać kryzys, gdyż nie chce mieć na karku motłochu. Jednak sam niezbyt interesuje się, kto się za to zabierze. Nie dba również o sprawiedliwy wyrok dla zamachowca, ważne, aby mieć mniej na głowie. A gdyby tego było mało, nie myśli strategicznie, nie przygotowuje miasta do obrony przed orkami, ani nie dostrzega zagrożenia ze strony Wilczych Synów. Co prawda, zna się na administracji królewskiej, ale według mnie byłby królem leniwym i przekupnym, który dba tylko o to, aby poddani nie wszczynali buntów. Kolejnymi osobami w ankiecie, na których również niezbyt ochoczo głosowaliście, są Volker oraz Ulryk. Zatem zacznijmy od starszego. Swoje bogactwo zbudował przez lichwę, która słusznie uważana jest za zjawisko nieetyczne, polegające na czerpaniu korzyści z gorszej pozycji finansowej innych ludzi. Jednak dzięki sprytowi i niemoralnym praktykom dorobił się wielkiego bogactwa i został najbogatszym mieszkańcem Archolos. Żeby zabezpieczyć swój majątek oraz wpływy, najął grupę paskudnych najemników, którzy dla pieniędzy gotowi są zrobić dosłownie wszystko. Nawet gubernator wyspy niespecjalnie chce mu wchodzić w drogę. Nie dba o opinię innych i gardzi ludźmi. Liczy się dla niego tylko jego cel, do którego gotów jest iść po trupach. Doskonale orientuje się w polityce i potrafi wykorzystać słabość państwa na własną korzyść. Jest on postacią z wieloma talentami, ale królem Myrtany i tak by nie został, gdyż szczerze nienawidzi tego królestwa oraz zależy mu wyłącznie na przejęciu władzy na wyspie Archolos. Gotów jest nawet utopić we krwi sporą część jego mieszkańców. Jest to osoba całkowicie zdegradowana i niemoralna, nie dbająca o ludzi, tak jak o swoich, tak i innych. Nawet gdyby został królem, to dość szybko stałby się jeszcze gorszym tyranem niż Gomez, gdyż zwyczajnie jest od niego znacznie inteligentniejszy. Zaraz obok lichwiarza wybraliście Ulryka, który jest co prawda władcą i potrafi bronić swojej ojcowizny, ale podobnie jak wcześniejszy kandydat, interesuje go wyłącznie wyspa Archolos, a Myrtaną gardzi, gdyż uważa ją za okupanta. Na domiar złego zaślepiony jest chęcią przejęcia władzy nad wyspą i przywróceniem Wilczym Synom dawnej chwały, więc pomimo predyspozycji przywódczych, zwyczajnie odpada jako monarcha całego królestwa. Kolejną osobą, którą wybraliście w ankiecie, jest królewski namiestnik Grayson. Nieciekawa sytuacja na wyspie oraz nieuchronna inwazja orków zmusza króla do podjęcia specjalnych środków, aby zabezpieczyć newralgiczne części królestwa. Dlatego wysyła swojego zaufanego człowieka, który ma zaradzić wszystkim problemom. Królewski wysłannik, w przeciwieństwie do gubernatora, stara się faktycznie rozwiązać szereg problemów oraz zabezpieczyć wpływy Robara na wyspie. Dostrzega problemy, które ignoruje gubernator, a finalnie mogą doprowadzić do sporych kłopotów.
Dlatego wydał polecenie aresztowania członków In Extremo, którzy podburzają obywateli do nieposłuszeństwa. Na jego korzyść przemawia fakt, że jest blisko na dworze króla i doskonale potrafi zrozumieć panującą w królestwie sytuację. Będąc blisko króla, doskonale zna metody działania szlachty i z pewnością nie da się wrobić w jej intrygi jak pewien rycerz, a gdyby tego było mało, potrafi odwdzięczyć się za wierną służbę. Po tym jak Marvin przysłużył się dla spraw korony, Grayson będzie chciał się zrewanżować i zabrać chłopaka na kontynent, tak jak sobie tego życzył. Honor to cecha, którą powinien posiadać każdy król. Na koniec pozostała nam jeszcze dość istotna dwójka, która wzajemnie się dopełnia, mianowicie Lorenzo i Roderich. Pierwszy jest przywódcą wpływowej gildii kupieckiej Araxos, trudniącej się zamorskim handlem oraz różnymi usługami. Dzięki swojemu sprytowi oraz umiejętnościom negocjacyjnym był w stanie zaprzyjaźnić się z wieloma wpływowymi osobami. Po śmierci swojego przyjaciela przejął jego faktorię na Wyspach Południowych, co było początkiem gildii Araxos. Zaczął jako syn bednarza, a został jedną z bardziej wpływowych osób na wschodnim archipelagu. Jest doskonałym negocjatorem oraz potrafi zarządzać dość sporych rozmiarów organizacją. Warto wspomnieć, że w przypadku jego śmierci, gildia Araxos rozpada się na mniejsze frakcje, gdyż brakuje jej przywódcy na poziomie Lorenzo. Szykując się do zamachu, Volker planował dość błyskotliwego negocjatora uczynić skarbnikiem niepodległego Archolos. Dzięki swym umiejętnościom z pewnością przysłużyłby się finansowej kondycji wyspy. Jednak ten odrzucił propozycję lichwiarza i pozostał wierny koronie, nawet w sytuacji zagrożenia życia. Często przekłada dobro ogółu nad dobrem jednostki, przez co ważniejsza jest sprawa gildii niż chęć odszukania brata przez jednego z jej członków. Choć potrafi być lojalny i w zamian za usługi dla organizacji stara się pomóc Marvinowi, to jak wspominałem, nie kosztem całego Araxos. Lorenzo posiada błyskotliwy i otwarty umysł oraz będąc doświadczonym liderem z pewnością nie dałby się wciągnąć w dworskie intrygi. Ale czy przedsiębiorca może być królem? Przejdźmy zatem do ostatniego kandydata z Archolos, mającego predyspozycję na bycie monarchą. Roderich rozpoczął swą służbę dla korony jako rekrut. Dzięki zaangażowaniu w sprawę dość prędko piął się w hierarchii, aż w końcu dzięki swym zasługom został dowódcą oddziałów straży na Archolos. Pod pewnym względem podobny jest do Lorda Hagena, potrafi dowodzić i dba o swoich ludzi i przy okazji nie planuje wykorzystywać swojej pozycji do zdobycia władzy politycznej. Podobnie zresztą jak wspomniany Lord, został osobą pełniącą władzę publiczną wskutek dość złożonej sytuacji. Legalne władze Archolos zostały zlikwidowane, przez co Roderich był jedyną osobą mogącą tymczasowo przejąć władzę w imieniu króla. Tym samym stał się najważniejszą osobą na wyspie. Nie jest chciwy, zadufany w sobie czy żądny władzy i bogactwa. Poniekąd uzupełnia się z Lorenzo, choć ta dwójka jest od wielu lat w konflikcie, tak po uratowaniu miasta przed Volkerem postanawiają odrzucić niesnacki, aby wkrótce zabrać się za odbudowę Archolos. Nic dziwnego, że w ankiecie wybraliście właśnie tą dwójkę, pozostawiając resztę kandydatów z Archolos daleko w tyle. Zatem podsumujmy, ze wszystkich osób posiadających odpowiednie cechy, najbardziej do objęcia władzy nadawaliby się Lorenzo, Roderich oraz Grayson. Jednak spośród tej trójki musimy wybrać osobę, która najbardziej nadaje się na monarchę. Według mnie jest to oczywiście Grayson. Z całą sympatią do Lorenzo i Rodericha, to jednak bycie królem wymaga czegoś znacznie więcej. Grayson jest osobą, która chce naprawić Myrtanę i jej oddanie służyć, jednak w przeciwieństwie do wspomnianej dwójki doskonale orientuje się w świecie wielkiej polityki oraz dworskiego otoczenia. Zatem mamy trzech kandydatów, generała Lee, Lorda Hagena i Graysona. Każdy z nich ma jakieś minusy. Pierwszy to upadły rycerz i chce się zemścić i dlatego pomału sam się degraduje. Drugi jest aż nazbyt posłuszny przełożonym i nie ma ambicji politycznych. Ostatni zaś dość długo przebywa wśród dworu, niewykluczone więc, że zepsucie elit również mogło w jakimś stopniu na niego wpłynąć. Jednak z całej trójki według mnie najbardziej nadawałby się na króla wysłannik Grayson. Ma on odpowiednie talenty, dzięki którym mógłby rozwiązać wiele problemów trawiących królestwo. Dodatkowo dość długo zajmował się sprawami Myrtany, więc z pewnością jest osobą bardzo doświadczoną. Co do jego waleczności, gdyż pozostała dwójka to nieźli szermierze, to przecież nie musi być królem rycerzem. Wystarczy, że będzie wykonywać należycie swoje obowiązki, dobrze zarządzać państwem oraz być pewnym symbolem sprawiedliwości. Poddani z pewnością zaakceptowaliby osobę, która długo służyła Myrtanie, plus była sprawiedliwa i posiadała cnoty króla niemal idealnego. Jestem ciekaw, kogo wy wybralibyście na króla. Piszcie w komentarzach, a my standardowo widzimy się już niedługo, zatem trzymajcie się, cześć! No to witamy na pokładzie.